siema, no generalnie budżet na dzisiejszy film miał być troszkę większy, bo troszkę nam się udało ostatnio wygrać. Tylko, no wiesz jak to jest, no na streamku, że tak powiem, troszkę mnie wyobraźnia poniosła i takim sposobem zostało mi, no tutaj połowa, tak naprawdę została mi połowa tego, co miałem na poprzednim filmie na końcówce, więc... No, otworzymy teraz skrzynki, to i tak jest bardzo dużo kapusty, więc mam nadzieję, że odcinek się oczywiście spodoba na CSGO skinsie. Dzisiaj się oczywiście znajdujemy, przypominam, zostaw suba z manem łapę w górę pod filmem, komentarzyk, jak chcesz wygrać skina. Dodatkowo oczywiście udostępnij film, dołącz na Discorda i oczywiście użyj kodu KROXY. Jak jesteś osobą pełnoletnią, logujesz się z linku z opisu bądź klikasz doładuj i tutaj oczywiście kodzik KROXY przez 2x wpisujesz. I 10% więcej, 2,5 dla nowych użytkowników możesz oczywiście otrzymać. No, my co? No, my próbujemy tutaj, może spróbujmy sobie otworzyć troszkę tej skrzynki Lucky M9 Case. 150 zł kosztuje 3 razy taka skrzyneczka, więc zobaczmy, czy uda nam się tą M9 tutaj z tej skrzyni wydropić. No jeszcze to przedsięwzięcie mi się nie udało, bo w sumie tej skrzynki nie otwierałem jakoś mega dużo, ale drogi widzu, jak chcesz, żebym otworzył ją może 100 razy, to daj znać w komentarzu, to my coś wykminimy. Ej, bo nam już trochę tutaj, że tak powiem, budżet ucieka, więc trzeba tutaj ewidentnie przystopować. Kurczę, no trochę jednak tego nie przemyślałem. No ostatnie otwarcie mogę tutaj otworzyć. No wydaliśmy tak naprawdę 2000 zł na tą skrzynkę i no chyba nie była to bardzo dobra inwestycja. Zobaczmy, może batelkę jakąś tutaj machnijmy, skrzyneczkę wrzućmy, dajmy na to. Wrzućmy AK-47, no, wrzućmy z dwie 50-50 tutaj, emeczki, uspy, wrzućmy jeszcze tego Bista, anarchię, no i taki batelek kontrolny za 700, weźmy 3 osoby i zobaczmy, stwórzmy tą bitwę i dorzucamy oczywiście boty, no chyba, że ktoś tutaj dołączy, 9 skrzynek tutaj, taka bitwa kontrolna, na dobry start tego filmu, mam nadzieję, że uda się to wygrać. Zobaczmy, no 3 osoby. Mamy w pierwszej skrzyni AK za 18 zł. Teraz lecą skrzyneczki 50-50, więc no tutaj dużo zależy od tego, czy powypadają nam jakieś fajne tutaj. Aha, czyli to są te lepsze skiny, tak? No okej. Okay. No tutaj tak do. No dość tutaj Adi mocno tutaj przyfarcił tym uspem, no tutaj niestety tylko mi żaden kałach nie poleciał, klasycznie, no zobacz, może teraz, no i właśnie o to chodzi, tylko czemu ten kałach kosztuje 126, a mój 59 zaledwie, no to mi się nie podoba, ale tutaj emeczkami odbijamy 2 złote tylko straty, żeby tutaj, no właśnie, 121 zł. Na konto tutaj każdego oponenta. No i zobaczmy teraz, 5-7, 250 zł, ale emeczka niestety dla bota za 275, ostatnia skrzynia! I to musi być nasze, no ale tutaj nie widzę innej opcji, żeby to nasze nie było. Ostatnia skrzynia, no bardzo tutaj ładnie. I o to właśnie chodzi, stary, 2000 zł udało nam się zdobyć. No i już praktycznie odbiliśmy to, co straciliśmy na tej skrzyni. Chodźmy może na skrzyneczkę z eventu, oczywiście pizza, Diablo Pizza Case, tak się ta skrzynka oczywiście nazywa, skrzynka z pizzą i oczywiście przypomnę tylko, że otwierając te skrzynki eventowe możemy zdobywać tokeny, które w zakładce po tym eventowej możemy wymieniać na darmowe skiny, więc opcja bardzo, bardzo sympatyczna. Mam nadzieję, że tutaj również sympatycznego uda mi się jakiegoś skina wydropić. No tutaj ten Talon Tiger Tooth, no tak kurczę, tutaj się uśmiecha do mnie ładnie, tutaj Fire Serpentic, jakaś AWP Desert Hydra. No fajnie by było coś takiego przytulić, no ale szansa na to mała, szansa mała, ale to nie znaczy, że jest to niewykonane, niewykonalne. Przepraszam bardzo tutaj za przejęzyczenie, no panie prowadzący, proszę tutaj używać poprawnej polszczyzny, 129 zł. Niestety delikatny minus, no ale zobaczmy dalej, jest Cyrex, jest Glock, jest USP, nie ma tutaj nic fenomenalnego, a jednak, okej, udało nam się jakimś cudem wyjść na plus, zobaczmy teraz, 155 zł, 5 złociszy na plus. Tutaj niestety minusik i ostatnie otwarcie 177, więc no na koniec tutaj dorzuciło. Oczywiście na CSGO skinsie jest oczywiście giveaway tutaj jeszcze na stronie, do którego warto dołączyć. No jest oczywiście daily case, więc to też myślę, że warto odnotować, że codziennie możemy skrzyneczkę za darmo.
Zararymu sobie otworzyć. Mamy promocję na Szynie Royal 600 zł stary. No ja wiem, że ty tego oczekujesz ode mnie, bo takiego tak kontentu, że tak powiem, ode mnie oczekujecie, tak? Takich mocnych szynek, takich wieś, takich. No i mam nadzieję, że ta skrzynia, no taka będzie, że nam się tutaj ten drobz wrócił. Jak słyszycie jakieś pikanie, to pralka mi się właśnie, pranie skończyło, więc będziecie taką melodyjkę słyszeć chwilę, to się nie przejmujcie, to u mnie. Co? Jaki AK? Shadow Dagery, tutaj za nie mówię, masz na chwilę. Shadow Dagery, no teraz Digielek nam leci, więc no póki co nic fenomenalnego z tej skrzyni. Spróbujmy trzy naraz, może to będzie klucz do sukcesu. Skinów jest tu bardzo, bardzo dużo, takich, które bym chciał tutaj w moim ekwipunku. No N9, no Karambicik, Tigertów, no Hold, no Dragon Lora. Mam nadzieję, że w końcu się uda coś dobrego zdobyć, no to będzie na pewno otwarcie na plus, to może być 2500 nawet, no i tak się dzieje. Idealnie trafiłem, no to jest stare już to wyczucie, że tak powiem, osoby, która trochę te skrzynki już otwiera. Mimo, że totalnie aktualnie nie znam się, o kurde, ale bym odwalił, ja nie chciałem tego robić, dobra. Bardzo dobrze, że to się nie wydarzyło, bo chciałem teraz przejść na najdroższą skrzynię CSGO skinie. Jaką jest skrzynia Ametyst? 1000 zł! Lecimy! 8000 w balansie nam zostaje i karambit! O to chodzi, to jest 3800? 900! 3900! Robi wrażenie, robi! No i stary, no to jest to, czego my oczekujemy od tej skrzyni. No to może teraz dwie naraz, 2000 zł, zobaczmy tutaj same praktycznie fioletowe, znaczy same fioletowe, no bardzo duża ilość fioletowych skinów, no ale tutaj nie. Tego nie oczekujemy od tej skrzyni, no zobaczmy, teraz podkręcamy stawkę i trzy naraz. No i się to nie opłaciło, stary, totalnie, 1000 zł, dwa koła w plecy jesteśmy. No, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. No, mam nadzieję, że cię będę mógł tego szampana wypić. Nie wierzę. Zostań, dobrze. Ej, co? Ej, dobra, to szczerze chyba lepiej jakby to tutaj zostało, nie? Źle to chyba sam ten karambit kosztuje. No, ale, no dobra, no nie ma co narzekać. Odkułem, tak, ale... No, trzy koła ten karambit jednak. To mój Facebook. Jak coś, proszę tutaj się nie martwić. Case batelka jakaś. No kurczę, jesteśmy w punkcie zerowym tak naprawdę teraz, nie? Anarchia. Wrzućmy ją z razy 4. Wrzućmy do tego rękawic. Do tego nóż. No i Royal na koniec, co? Myślę, że coś takiego można zrobić. Coś takiego można. Jak najbardziej. Weźmy teraz underdoga, bo nie wiem, ja potem zawsze żałuję, że czegoś nie zrobiłem, więc po prostu będę robił tak, jak mi głowa podpowiada, ok? Jakby pierwsza myśl jest tą myślą przewodnią, tak? Której będę się tutaj trzymał i stwierdziłem, że... chciałem sobie underdoga dać, to tego underdoga dam. I pierwsze otwarcie... nie wskazuje na pewno na naszą wygraną w tym momencie, no ale to jest dopiero druga skrzynka, tak? No tutaj... No, zaraz się chyba obrażę, no. Coś mi się tak wydaje. 600 zł na moim koncie, no w sumie to nie jest jakaś tragedia. 200 zł tylko straty, znaczy straty, no takie bardziej chyba przewagi jednak mimo wszystko. Zobaczmy, rękawice, no to jest... Chociaż, no... Dobra, myślę, że trochę więcej będzie to kosztować, ale never mind. Tutaj po kosie, no i oczywiście moja musi być droższa, tak? No bo... dlaczego żeby inaczej? No tutaj, no nie... No nie. Tutaj ewidentnie coś nie pykło. Ale nie wygrałbym ani na normalnym, ani na underdogu, więc chociaż tyle z tego. Case batelka jeszcze raz. No mamy 7 koła. Kurczę, no... liczę na coś w końcu takiego sowitego, stary. Dobra, wrzućmy 3 rękawice, 3 noże. Może coś takiego, może to będzie klucz do sukcesu. Jeszcze raz 3 osoby. Tworzy tą bitwę, underdog jeszcze raz. No i mam nadzieję, że tym razem ten underdog okaże się faktycznie tutaj dla nas szczęśliwy. Bot Emily, bot Michael. I myślę, że w tym momencie możemy sobie powiedzieć, że jest to battle, od której bardzo dużo zależy. Zależy od niej bardzo dużo,
czy jestem debilem, czy nie jestem debilem, bo zostanie mi wtedy tylko 3000 zł z ponad dyszki, którą mieliśmy, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Ostatnia skrzynia z rękawicami w tym momencie. No 300 tutaj niestety przewaga na moim koncie. Zobaczymy teraz noże. Falchion, nie. Ostatnie dwa tutaj otwarcia skrzyni z nożami. 2000. Niestety tylko, no tutaj musi coś sypnąć. No musi, ale czy to... No właśnie. Teraz bym wygrał. No zobacz, no... Nie wiem, no naprawdę... Ja nie mogę, no kurde, co się dzieje? No ja jestem w szoku, stary. Dobra, otwórzmy tą anarchię. Otwórzmy ją 3x. 750 zł. No i zobaczmy, może to będzie otwarcie, które da nam nadzieję. SP90, jest AWP, jest USP. Zobaczmy jeszcze raz tą skrzynię, co ona ma ciekawego. Asimówka będzie kosztować sporo i to może być 1000 zł. No jednak niekoniecznie, ale jesteśmy na plus. No dobra, słuchaj, jak mamy się wyzerować, to się wyzerujemy i tak. Mam nadzieję, że to jest scenariusz jednak już taki dosyć bardzo pesymistyczny. No mam nadzieję, że w końcu musi się udać. Znaczy, mam nadzieję, że w końcu musi się udać. Mam nadzieję, że w końcu się uda, tak? Bo, no nie ukrywam, no ten underdog dzisiaj, no taki, no niezbyt szczęśliwy tutaj dla nas jest. Zobaczmy, wrzućmy Adriana, wrzućmy Emily, wrzućmy Michaela i lecimy. Szczynia Def, rozgrzewkowa za stówkę na sam początek. I najtańszy chyba drop będzie dla mnie, no jednak nie 2 złote straty. No zobaczmy, teraz są te szynki, od których... Można by powiedzieć, oczekujemy najwięcej. Znaczy, może niekoniecznie najwięcej dla mnie. No i oczywiście klasyk. No wrzucę underdoga i ja znowu najlepsze skiny trafiam. Zobaczmy, no tutaj, no niestety nie wydarzy się nic pozytywnego. Znaczy najlepsze, tutaj zobacz gościu i tak 4 koła miał. No ale tu było 10 koła w puli. No i takim sposobem się wyzerowaliśmy. To chyba nie jest to, czego ja oczekiwałem dzisiaj. Mam nadzieję, że film ci się spodobał. Mam nadzieję również, że na następny uda mi się wyjść na plus i odbić to, co dzisiaj straciłem. A ja się z wami żegnam. Przypominam, chodzi Crocs, jak jesteście są pełnoletnim, 10% więcej do każdej wpłaty. A ja się z wami żegnam. Siemano.